W tym roku legionowskiemu przedsiębiorstwu energetyki cieplnej stuknęło 25 lat, a ponieważ taka okazja do świętowania nie zdarza się często, uczczono ją wyjątkowo. W pierwszą środę lutego przedstawiciele firmy oraz zaproszeni goście przybyli z tej okazji do miejskiej poczytalni. Gorąco ich tam zaprosił sam prezes PEC-u. 25 lat, jest to jakiś dorobek firmy i chcieliśmy pokazać ten dorobek firmy. O tym dorobku na pewno wszystko opowie film i prezentacja. Zaprosiłem tylu gości, no bo chciałbym również złożyć jakieś podziękowania, co niektórym pomagali nam w tym, również i także chciałem nakreślić przyszłe cele do 2022 roku. Wśród gości firmowego jubilata znaleźli się m.in. samorządowcy, przedstawiciele świata polityki, a przede wszystkim ludzie z branży ciepłowniczej, bo nie ma to jak pogadać o niej we własnym fachowym gronie. Kulturowe rozmowy mają ogromne znaczenie, bo po prostu każdy się czymś chce pochwalić, zaprosić, zobaczyć i ocenić. Jesteśmy tutaj takim zakładem energetyki cieplnej w województwie, że każdy na nas patrzy, chce przyjść i brać również z nas takie jakieś przykłady dobrej działalności. I wszyscy, z wszystkimi chętnie się spotykamy, wszyscy razem również ustalamy jakieś kierunki działalności, które dają jakieś efekty. O wielu z nich przypomnieli zaproszeni na mównicę oficjele. Barwnie kreśląc istotę i charakter ciepłownictwa, Jacek Szymczak poruszył też kwestię bezpieczeństwa dostaw. Dzisiaj, jak wspominał pan prezydent, możecie państwo również u siebie powiedzieć, że nie ma już przerw w dostawach ciepła. Czy to tych przewidzianych, bardzo długich, czy tych nagłych. Technika jest zawsze techniką. To się zawsze może wydarzyć, ale system, który ma bardzo wysoki poziom techniczny, jest bardzo dobrze zarządzany, ogranicza ryzyko tego typu zdarzeń do minimum. Szef Ciepłowniczej Izby Gospodarczej docenił też zainwestowanie PEC-u w produkcję energii elektrycznej. Jeżeli państwo już macie kogenerację, to znaczy, że w sposób bezpieczny, stabilny dostarczacie do systemu elektroenergetycznego energię elektryczną. To jest bardzo ważne. Jak najwięcej tego typu źródeł w Polsce powinno być. Zarówno wspomniana już prezentacja, jak i okolicznościowy film prezentujący historię przedsiębiorstwa pokazały, jak długą i krętą drogę ono przeszło. Najlepiej mogą ją ocenić ci, którzy przez ćwierć wieku mieli okazję ten proces z bliska obserwować. Jeśli legionowo chciałyby się pochwalić firmą innowacyjną, firmą, która dba o swoich mieszkańców i firmą, która wyznacza nowe standardy, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, to z całą pewnością przedsiębiorstwo energetyki cieplnej taką firmą jest. Jest i wiele wskazuje na to, że pozostanie. Jasno nakreślone, ambitne plany spółki to dobra informacja i dla miasta, i dla jego mieszkańców. Dzisiaj te wyzwania są zupełnie inne, jak słyszymy, tak? Patrząc z punktu widzenia władz miasta, to jest świadczenie dobrej usługi komunalnej, jakim jest dostarczanie ciepła mieszkańcom. Z punktu widzenia mieszkańców to jest to, aby ceny ciepła nie wzrosły, ale też, żeby była dbałość o środowisko. I szukanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. I myślę, że tutaj te dwa kierunki dla PEC-u będą wiodące w najbliższych latach. Środową uroczystość w poczytalni uświetnił występ Doroty Bonisławskiej. Jak łatwo zgadnąć, artystka wraz z towarzyszącym jej pianistą zostali przyjęci wyjątkowo ciepło.